58 rozdział Izajasza. Chcę przeczytać od wiersza 7 do 11, a później przejdziemy do Dziejów Apostolskich, gdzie z 20 rozdziału przeczytam wiersz 35. Na razie Izajasz 58, strona 804, czytam od wiersza 7 do 11. Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz Go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i Twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą, a chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan Cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie Oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem, i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb, zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowie i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Natomiast Łukasz w dziejach apostolskich w 20 rozdziale, w 35 wierszu pisze, cytując słowa apostoła. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Drogi Panie, dziękujemy Ci za to, że Twoje słowo się nie zmienia. I że stale nas uczysz. Że też chcesz zmieniać nasze nastawienie, nasze przyzwyczajenia, że chcesz zabierać nasz strach, naszą obawę. I Panie, chcesz, abyśmy nie tylko w kontekście wieczności, ale codziennego funkcjonowania, gdy chodzi o pieniądze, o troskę, o życie, abyśmy w tym wszystkim Tobie zaufali i scedowali to na Ciebie. Ale Panie, abyśmy mając od Ciebie tak wiele, uczyli się jak ważną i potrzebną dla nas rzeczą jest. Dzielenie się ze sobą nawzajem, wspieranie się nawzajem. Nie tylko modlitwą, nie tylko obecnością, ale też w konkretnym wymiarze finansów. Prosimy, abyś zachęcał, byś nas pobudzał. Panie, nie pozwól, żebym ja był przeszkodą w działaniu Twojego Świętego Ducha, by Twoje imię było uwielbione pośród nas. Amen. Kochani, gdyby to było Święto Dzień Czynienia typowo amerykańskie i bylibyśmy w Stanach Zjednoczonych, to nie byłoby chleba ze smalcem, tylko byłby indyk. Nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Musimy się jakoś zaspokoić tym, co mamy. Ale niezależnie od tego, na jakiej szerokości geograficznej jesteśmy czy jesteśmy Amerykanami, czy jesteśmy Belgami, czy jesteśmy Francuzami, jak Erik, czy jesteśmy Polakami. Święto dziękczynienia, a dla mnie świętożniwie świętem dziękczynienia, jest okazją ku temu, abyśmy tak naprawdę, i do tego nas zachęcał Daniel, okazywali Bogu wdzięczność. Żebyśmy byli świadomi tego wszystkiego, co Bóg nam daje. Byśmy nie mówili tylko tyle, ale byśmy naprawdę byli zadowoleni z tego, co mamy. I druga rzecz, na którą chce nam zwrócić też Bóg, kiedy przeżywamy ten bardzo uroczysty dzień, to to, abyśmy odkryli jak wspaniałą rzeczą, błogosławioną, oczekiwaną przez Boga jest praktykowanie dawania, dzielenia się ze sobą nawzajem. Chciałbym na dobry początek, jako rozgrzewkę, zadać każdemu z Was trzy pytania. Ja sobie je pierwszy zadałem. I chciałbym, żebyście nie tylko ich posłuchali, ale żebyście tak naprawdę w swoich sercach szczerze sami przed sobą, może nawet kiedy będziemy już w domu, będziemy siedzieli przy niedzielnym obiedzie albo będziemy mieli czas na rozmowy, abyśmy w gronie małżeństwa czy rodziny mogli do tych pytań nawiązać. Przecież w rodzinie jesteśmy szczerzy. Albo jeżeli nie, to przynajmniej powinniśmy. Trzy pytania. Czy uważasz się za osobę chętną do dawania, do dzielenia się z innymi? Czy uważasz się? Za osobę chętną dodawania do dzielenia z innymi. Powiedziałem trzy pytania, ale to pytanie implikuje kolejne: bo to, że ja siebie uważam, nie znaczy, że ja jestem. Czy jestem osobą chętną dodawania, do dzielenia się z innymi? Czy łatwo przychodzi Tobie rezygnacja na rzecz drugiej osoby z czegoś, co do Ciebie należy? Czy łatwo przychodzi Tobie rezygnacja na rzecz kogoś drugiego z tego, co do Ciebie należy? Co może stanowić dla Ciebie jakąś określoną wartość? I trzecie pytanie. Czy większą ta satysfakcję i radość masz z tego, że dajesz pomagając innym, czy też wtedy, kiedy sam od kogoś coś otrzymujesz? Czy większą radość, satysfakcję sprawia ci, że możesz dać komuś coś, czy też, że coś od kogoś otrzymujesz? To nie jest takie oczywiste, zarówno pierwsza, jak i druga rzecz. Bo bardzo często są ludzie, którzy nie umieją coś przyjąć. Bardzo często są ludzie, którzy nie umieją czegokolwiek dać. Mówiłem, żebyśmy pomyśleli o tym, odpowiedzieli w swoich sercach, żebyśmy może dzisiaj w południe albo dzisiejszego dnia porozmawiali o tym w gronie najbliższych nam ludzi. Powiemy, ale żeby dawać, to najpierw trzeba samemu coś mieć. A żeby z kimś się czymś dzielić, trzeba samemu coś posiadać. I znowu szczerość. Czy jesteśmy na takim etapie? Gdy chodzi o kwestię posiadania, że czujemy się zwolnieni z, tym, z tego, żeby się dzielić? Czy rzeczywiście nie mam nic i to sprawia, że nie mogę się z kimś dzielić? Pamiętacie wdowę z przypowieści pana Jezusa? Która dała dosłownie niewiele. Mogła powiedzieć: nic nie ma, A pan Jezus powiedział: ona dała więcej niż wy wszyscy wzięci razem. Bo wy dawaliście z tego, co wam zbywało, a ona zdawała z tego, co rzeczywiście miała, gdy chodzi o ostatnie rzeczy. Że faktycznie, a żeby coś dać, musimy sami, sami coś mieć Z tym, że zakładamy, że przecież każdy z nas ma. Pytanie oczywiście, jedni z nas mają mniej, drudzy więcej. Ale mi nie chodzi o to, ile mamy, ale czy w ogóle mamy. Kochani. Dobrą rzeczą będzie, jeżeli po raz kolejny popatrzymy na to, jakie podejście do dzielenia się, do dawania ma Pan Bóg w swoim słowie. Ja wiem, że my jako ludzie, kiedy słuchamy świadectwa albo wiemy o kimś, kto ma naprawdę szeroki gest w tym dobrym znaczeniu, pozytywnym, kto daje. Bardzo często my mówimy, o, jemu łatwo, on ma dużo, masz tego dać. Ale bardzo często jest tak, że my, którzy mają mniej, wcale nie mamy łatwo, bo mamy mniej albo możemy mniej dać, tylko wydaje nam się, że to, czym dysponujemy, nie predysponuje nas do tego, abyśmy dawali. Więc nie chodzi o to, co ksiądz, co ktokolwiek z nas, jakiś biznesmen, jakiś rzeczywiście człowiek, który łoży na jakieś wielkie cele, wielkie kwoty pieniędzy. Nie chodzi o to, co ci ludzie powiedzą. Bo zawsze będziemy mieli punkt odniesienia i zaczepienia, i będziemy mówili tak, ale. Ale tym źródłem, tym autorytetem jest Bóg, Biblia. Więc nie co człowiek ma na ten temat do powiedzenia, ale co Bóg mówi na ten temat. Pan Jezus bardzo wiele nauczał na temat podejścia człowieka w ogóle do bogactwa. My doskonale wiemy. Między innymi w swoim kazaniu na górze przestrzega przed skoncentrowaniem się na bogactwach i gromadzeniu skarbów. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale to słowo jest do ludzi, którzy mają konkretne konto w banku. Ci są bogaczami, ale każdy z nas na swój sposób jest bogaty. Wiecie dlaczego? Bo jest wielu ludzi, którzy zazdroszczą nam tego, co my mamy. Patrzyłeś na to w ten sposób? My zazdrościmy tym, którzy mają więcej niż my. Ale jest o wiele więcej ludzi. Wierz mi, którzy zazdroszczą tego, co ja i Ty posiadamy. Nie gromadźcie bogactw tu na ziemi, gdzie mogą się zniszczyć lub zostać skradzione. U Mateusza czytamy według słowa życia. Gromadźcie raczej w niebie tam, gdzie nigdy nie utracą wartości i będą dobrze zabezpieczone. Jeżeli ktoś gromadzi tylko dla siebie, jasne, że możemy powiedzieć, to nam daje poczucie znaczenia. To nam daje poczucie wartości. Bo rzeczywiście funkcjonują w społeczeństwie, które, patrząc na ludzi, kategoryzuje wartość w zależności od posiadania. A więc jeżeli masz dobry ciuch, jeżeli masz dobrą brykę, jeżeli masz wspaniały dom, jeżeli potrafisz udokumentować, że masz pieniądze, i jesteś kimś, jesteś zaakceptowany. Jesteś szanowany. Świat idzie w tę stronę. Kochani, ale nie o to chodzi. Poczucie wartości nie daje mi to, kim ja jestem. Wiecie, dzisiaj jestem księdzem. Za 10 lat, jeżeli Bóg pozwoli, dożyję emerytury. Będę tylko emerytowanym księdzem, a wy zapomnicie, że ja tu byłem. I jeżeli poczucie swojej wartości będę uzależniał od tego, kim teraz jestem, to będę sfrustrowanym 65-letnim człowiekiem. Bo życie idzie dalej. Poczucia wartości i znaczenia nie daje mi to, kim ja teraz jestem. Nie daje mi to, co mam ubrane. Nie daje mi to, co sprawuje, funkcję, którą wykonuję. Dlatego, jeżeli mamy odnosić się do tego, co Bóg mówi na ten temat, z jednej strony Bóg mówi bardzo jasno w kontekście posiadania bogactwa, ale też pragnie wszystko układać we właściwy sposób w naszym życiu. Jeżeli ktoś z ludzi przywiązuje wielką wagę do bogactwa, do gromadzenia, bo to nam daje, bo patrzę co chwilę na stan konta, bo czuje się, że coś, na coś mnie stać, to pan Jezus nazywa tego kogoś głupcem. Jeżeli ja nazwałbym kogoś głupcem, możecie się na mnie gniewać, pan Jezus nazywa głupcem, gniewajmy się na pana Jezusa. Ale czytamy i znamy to miejsce Wiem, co zrobić, wykrzyknął. Zburzę stare stodoły, zbuduję większe. Będę mógł sobie usiąść, powiedzieć: Przyjacielu, zgromadziłeś zapasy na wiele lat. Teraz możesz się bawić, lecz Bóg rzekł do niego głupcze. Dzisiaj umrzesz i komu to wszystko zostawisz? Pan Jezus nie krytykuje w tej historii zapobiegliwości tego człowieka. Bo Bóg dał znam rozum i chce, żebyśmy byli zapobiegliwi w tym właściwym znaczeniu. Ale pan Jezus krytykuje, że w pewnym momencie życia tego człowieka punkt ciężkości został przeniesiony zupełnie na coś innego. Na to, żeby on miał. Czuł się dobrze. Jestem świadom, że takie porównanie dzisiaj nie brzmi zachęcająco, tym bardziej, że widzimy w świecie coraz większy pęd za pieniądzem. Ale nie zapominajmy, że te słowa zostały wypowiedziane przez kogoś, kto naprawdę zna się na życiu. I kto naprawdę wie, o co w tym życiu chodzi. Jeżeli słyszymy świadectw młodych ludzi, czy zespół nawiązuje do piosenek i mówi o swoim życiu z Bogiem, my starsi, aczkolwiek czuję się młodo, ale w porównaniu z nimi jestem starsi, my starsi często między sobą mówimy, na cóż ty, syneczku, wiesz o życiu? Będziesz miał tyle roków, co ja, to wtedy będziesz mógł coś powiedzieć. Kochani, jeżeli w kwestii życia i wartości najważniejszych wypowiada się największy autorytet, który wie, o co w życiu chodzi, to naprawdę wie, co mówi. I wie, dlaczego to mówi. Jeżeli Jezus nam zwraca uwagę, co w życiu jest najważniejsze. To nie znaczy, żeby nie wpadać w drugą skrajność, że teraz rzucamy robotą i siedzimy, ręce założone i czekamy, aż wszystko nam padnie z nieba. Nie, 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 nie. We wszystkim trzeba mieć wyważenie. Zarówno w życiu, jak i w sprawach duchowych. A kiedy patrzę na funkcjonujący świat i kościół pana Jezusa, to myślę, że kolejność by trzeba było zmienić. Że w sprawach duchowych trzeba być wyważonym, ale w podejściu do życia również. Pan Jezus mówi, że nie możemy służyć zarazem Bogu i Mamonie. Czytamy: Nikt nie może dwom panom służyć, albo jednego nienawidzić będzie, drugiego miłować, o tym pisze Mateusz w szóstym rozdziale, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i Mamonie. Pamiętamy wszyscy tę historię o bogatym młodzieńcu. Zacytowałem przed chwileczką wersety z tej historii, z przypowieści pana Jezusa, ale też myślę, że pamiętamy historię, kiedy do Jezusa przyszedł bogaty człowiek i mówi nauczycielu: Co mam robić, żeby odziedziczyć życie wieczne. I wtedy Pan Jezus mówi, patrząc na Niego, znając Jego serca, a Jan mówi, że Jezusowi nikt nie musiał mówić o człowieku, bo On wiedział, co siedzi w człowieku. I tak jest po dzisiaj, że Jezusowi nikt nie musi mówić, On wie. On wie, o czym ty teraz myślisz, czy słuchasz, czy myślami jesteś przy niedzielnym obiedzie. A więc Jezusowi nikt nie musiał mówić. Popatrzył na tego człowieka i od razu widział, jaki jest problem. Problemem były pieniądze. Dlatego Jezus powiedział rzecz... Która wywołuje wiele kontrowersji. Rozdaj wszystko, co masz. Sprzedaj to. Daj to ubogim. A potem przyjdź na ślady mnie. Czy to znaczy, że Jezus nas wzywa do ubóstwa? Żebyśmy wszystko rozdali? Nie. Trzeba pewnego wyważenia, mądrości. Jezus zwrócił uwagę, o tym być może będę mówił w przyszłym tygodniu, że priorytety u tego człowieka zostały zachwiane. Dlatego Pan Jezus chce go pobudzić do myślenia, żeby uzmysłowił sobie, co w życiu jest najważniejsze. Słyszeliśmy czterech, ja nie mówię o swojej, różne, króciutkie wypowiedzi. Ludzi, którzy przedstawiali w krótkich słowach, co tak naprawdę jest najważniejsze. W kwestii powierzenia troski w Boże ręce, w kwestii okazywania Bogu wdzięczności. Tych Ważnych, najważniejszych elementów w naszym życiu naprawdę jest bardzo, bardzo wiele. Stąd też, jeżeli Bóg coś do nas mówi, choćby nawet w kontekście finansów, to nie chodzi o to, że teraz będzie chciał, żebyśmy rozpisali wszystko, co mamy innym, ale byśmy mogli złapać właściwy punkt odniesienia do tego, abyśmy rzeczywiście mogli wykorzystywać w odpowiedni sposób to, czym Bóg nas wyposażył. A nigdzie nie potępia zamożności. Nigdzie w Biblii nie mamy słów negatywnych na temat pieniędzy. Natomiast Biblia bardzo mocno mówi odnośnie tego, co człowiek robi z tym, albo co pieniądze robią z człowiekiem. Kochani, Biblia mówi, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. I wszystkie te nauki odkrywają następującą prawdę. Że każdy z nas powinien korzystać z tego, co od Boga otrzymaliśmy w sposób ustalony przez Boga, mając świadomość, że nie my jesteśmy właścicielami tego, ale że Bóg dał nam w zarządzanie to, co mamy. I tak jak nas Bóg rozliczy, kiedy będziemy stali przed Jego obliczem z naszego życia, tak samo nas będzie rozliczał z tego, jak zarządzaliśmy konkretnymi dobrami finansowymi, czy bogactwem, jak moglibyśmy to nazwać. Tym, czym dysponujemy na co dzień. Nie można oddzielać sakrum od profanum, nie można oddzielać rzeczy świętych od rzeczy codziennych. To wszystko jest ze sobą związane. Tak jak muszę być korekt, gdy chodzi o moją relację z Bogiem, tak samo jako zarządca. Pamiętacie przypowieść? O człowieku, który rozporządził, powiedział: zarządzajcie tym, ale ja wrócę po pewnym czasie i zdacie mi relację. Tu jest pewna różnica, że to nie Bóg wróci w tym sensie, ale to my staniemy przed Bogiem i będziemy rozliczani z tego, jak dysponowaliśmy tym, co od Boga otrzymaliśmy. Kochani, jeżeli popatrzymy do dzieł apostolskich, to uzmysłowimy sobie, aczkolwiek dzieje apostolskie są pewną historią, po raz kolejny myślę w Kościele Pana Jezusa, trzeba powiedzieć tak abstrahując, że dzieje apostolskie to nie jest księga, w oparciu o której budujemy doktrynę Kościoła. Dzieje apostolskie jest to historia, jak funkcjonował zbór. Historia, która jest zachęceniem, ale które w wielu sytuacjach jest też przestrogą, ostrzeżeniem. A więc możemy się uczyć. Jeżeli chodzi o dzieje apostolskie, uzmysłowimy sobie, że ci, którzy poszli za nauką pana Jezusa, wykorzystywali swoje dobra, żeby sobie nawzajem pomagać. Znany tekst z drugiego rozdziału. Wszyscy wierzący byli jednego serca, jednej myśli, żaden z nich nie uważał tego, co posiada za swą wyłączną własność, ale dzielił się z innymi, sprzedawali swoje posiadłości, by wspomóc tych, którzy byli w potrzebie. Nikt nie cierpiał biedy, bo każdy, kto posiadał ziemię lub domy, sprzedawał je, a pieniądze przynosił apostołom na wspólne potrzeby. Apostol Paweł również twierdził, że nie my jesteśmy właścicielami rzeczy, tylko ich zarządcami, użytkownikami. Pisze do Tymoteusza, pierwszy Tymoteusz 6, Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Byliście już na pogrzebach niejednokrotnie. Ja w ciągu tych 30 lat, jak tak próbowałem liczyć, miałem chyba ponad 350 pogrzebów. Ale widziałem tylko jedno, jeden obraz, który będzie wspólny nam wszystkim. Że do grobu była spuszczana tylko trumna albo urna. Nie słyszałem o takim przypadku, żeby komuś dawali książeczkę czekową do trumny, albo żeby ktoś jakieś sztabki złota ze sobą wynosił. Słowo dynamiczne, słowo życia. Ten werset Pawła tłumaczy: W końcu nie, nie przynieśliśmy z sobą na świat żadnych pieniędzy i w dniu śmierci nie zabierzemy ani grosza. Mądra Maksyma. Dlaczego mądra? No bo Boża maksyma. Bardzo trudno w dzisiejszym świecie żyłoby się bez pieniędzy, prawda? Bez, sta bez starania o to, żeby nasze życie stale się poprawiało, żeby standard życia nasz się podnosił. Musimy jednak stale mieć świadomość dwóch bardzo realnych niebezpieczeństw. Dwóch rodzajów zła, grzechów, jakich należy unikać w tej sferze życia i funkcjonowania. Jakie to są niebezpieczeństwa? Pierwszym niebezpieczeństwem jest Chciwość. Wiecie, gdzie pierwszy raz można zaobserwować chciwość? Nikt nas nie uczył chciwości, nie? Ale pamiętacie, może ze swojego dzieciństwa, jak obserwujemy nasze dzieci czy nasze wnuki, że rzadko które dziecko, rzadko które, jeżeli ma przed sobą różnej różne wielkości kawałki ciasta, rzadko które dziecko bierze najmniejsze. Chyba, że macie wyjątkowe dzieci. Dlatego powiedziałem, że nie wszystkie, ale często. Już na swój sposób jesteśmy chciwi. Myślimy o sobie. Czy to źle, że myślimy o sobie? Ja myślę, nie do końca, ale trzeba znowu pewnego wyważenia. W słowniku języka polskiego czytamy: Chciwość to nienasycona żądza, pragnienie posiadania czegoś bez względu na środki, które mogą posłużyć do osiągnięcia owego pragnienia. Z pewnym starszym biznesmenem, który dorobił się fortuny, dwóm dziennikarzom udało się w końcu przeprowadzić wywiad. Nie trudno wcale się domyśleć, wokół jakiego tematu toczyła się dyskusja. I na sam koniec wywiadu dziennikarze zapytali tego biznesmena: Po tym, co usłyszeliśmy od pana, przypuszczamy, że spełnił pan wszystkie swoje marzenia. Czy jest jednak coś, co jeszcze chciałby pan zrealizować w swoim życiu? Drodzy panowie odpowiedź. To, czego naprawdę chcę, to dołożyć jeszcze trochę do tego, co już mam. Nie można postawić taką samą miarę wszystkim ludziom, którzy dysponują środkami, wielkimi środkami. Ale nieraz się zdarza, że ci, którzy mają dużo, chcą mieć jeszcze więcej. Ci, którzy mają coś, chcą mieć więcej. Kiedy przeczytałem tę informację, Uświadomiłem sobie na nowo, że Pan Jezus jako znający nasze serca nie bez powodu powiedział, baczcie, a wystrzegajcie się wszelkich chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyje życie. W innym tłumaczeniu: wystrzegajcie się wszelkich chciwości, gdyż bogactwa nie zapewniają człowiekowi życia. Ktoś powie zaraz zaraz. Jak to nie? Im więcej, tym łatwiej. Ale myślę, że. To nie chodzi tylko i wyłącznie o to życie. Dzisiaj człowiek jest w stanie kupić wiele rzeczy, bo ma pieniądze. I bardzo często jesteśmy sfrustrowani, jesteśmy zdegustowani, kiedy trafiają do nas informacje, że oto ktoś jest zatrzymany, jest traktowany przez stróża prawa jako normalny obywatel i słyszy wtedy: Pan nie wie, kim ja jestem. Ja panu tak zrobię, że pan pracy straci. Kochani, jest wiele rzeczy, których jesteśmy w stanie sobie kupić, ułatwić życie, ale myślę, że Pan Jezus, mówiąc te słowa, miał też na myśli, że bogactwo, obojętnie jakie bym miał, nie zapewni mi życia, gdy chodzi o kwestię wieczności. To bogactwo może mi ułatwić życie, funkcjonowanie, bo wszystko jest łatwiejsze. Natomiast tak prawdę powiedziawszy, jeżeli przeczytalibyśmy wyznania szczere, ludzi, którzy. Dosz, robili się czegoś. Szczególnie mam na myśli wielu ludzi ze świata muzyki, ze świata sportu, którzy odchodząc z tego świata, nieraz zdobywając się na odwagę, powiedzieli: Myślałem, że mam wszystko. Między innymi takie słowa: Ponoć, wypowiedział Michael Jackson, a tak naprawdę jestem bankrutem. Nie mam nic. Apostoł Paweł pisząc o chciwości stwierdził, że jest ona bałwochwalstwem, umieścił je na równi z najbardziej odrażającymi grzechami. Pisze o tym w liście do Kolosna, w liście do Efezjan. Pisze, umartwiajcie wtedy co to w waszych członkach jest ziemskiego, przeteczeństwo, porządliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Patrząc na to co mamy, jedni mniej, nie więcej, dobrze jest od czasu do czasu sprawdzić, upewnić się, czy przypadkiem nie jest tak. Że zamiast właściciela, który nam to wszystko dał, nie kochamy bardziej tego wszystkiego, co on nam powierzył, w co nas wyposażył? Czy nie jest tak, jeżeli patrzymy na to, co mamy, bez względu na to, ile tego jest, że zamiast właściciela, który nam to dał, powierzył do zarządzania, nie kochamy bardziej tego, co on nam dał i co powierzył? A więc pierwsza przestroga Pana Jezusa przed chciwością. Druga, przed strachem, nadmierną troską o to, co mamy. Szkodliwe uczucie strachu może iść w parze z chciwością. Pan Jezus miał wiele do powiedzenia w temacie nadmiernej troski, a w ogóle, gdy chodzi o szczególną troskę o dobra materialne, czytamy Mateusz 5, dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie wasze nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Że nie powinniśmy martwić się o nic. To jest dobrze powiedziane. Ale tutaj nie chodzi o to, że raz oddajemy nasze troski w Boże ręce i jesteśmy uwolnieni od nich, bo diabeł będzie robił wszystko, żeby nas bombardować obawą, strachem. A więc za każdym razem, kiedy znowu atakuje nas nadmierna troska, mówimy: Panie, Ty masz wszystko w swoich rękach. W cudowny sposób się o mnie zatroszczyłeś. Jeżeli w moim życiu mam do dzisiaj tyle dowodów Twojej wierności, to Ty będziesz wierny dalej. Nawet jeżeli wydaje mi się, że nie widzę rozwiązania. Ale chcę Cię prosić, żebyś tę troskę zabrał. Paweł pisze, o nic się nie martwcie, w modlitwie mówcie Bogu o wszystkich swoich potrzebach, nie zapominając dziękować Mu za wysłuchane modlitwy. Jeżeli Bogu dziękuję za wysłuchane modlitwy, które już są za mną, to mogę mu dziękować również za tę modlitwę, którą do niego przynoszę. Nie chcę jednak tylko i wyłącznie skupić się na negatywnych sprawach, żeby nie było tak, że wyjdziemy zupełnie zdołowani, bo dzisiaj mówię o chciwości, dzisiaj mówię o trosce. Popatrzmy dla zachęty na postawy, które należy w swoim życiu pielęgnować, które też wypływają z tekstów, jakie czytałem, nad którymi należy pracować, bo to jest coś, co nie otrzymujemy w momencie. Ale musimy nad sobą pracować, pewne postawy musimy wypracowywać. I pierwszą postawą, którą powinniśmy, której powinniśmy się uczyć, nad którą powinniśmy się pochylić, to tą postawą jest zadowolenie. W przeciwieństwie do chciwości, zadowolenie to uczucie satysfakcji z tego, co się ma, bez względu na to, czy jest to mało, czy jest to dużo. Ja mówię o zadowoleniu. To nie na tej zasadzie, że jak ktoś ma dużo, ma duże zadowolenie, jak ktoś ma małe, ma małe zadowolenie. Generalnie zadowolenie. Znowu powtórzę to, co powiedziałem kilkanaście minut temu. Jeżeli uważasz, że nie masz za co dziękować, bo masz o wiele mniej niż ci, których jesteś w stanie wymienić z imienia, nazwiska, to popatrz na tych, dla których Ty jesteś powodem zazdrości. Bo dla nich byłoby wielkim marzeniem posiadanie tego, co ty masz. Kiedy patrzę tutaj na ludzi śpiewających kiedyś w zespole Deodecyma, Kilkanaście lat temu do tego nawiązałem, śpiewaliście jedną piosenkę. Przeto wdzięczny bądź za wszystko, co już masz. gdyż rzeczy, które masz, są dla innych tylko snem. Przeto wdzięczny bądź za wszystko, co już masz. A więc zadowolenie. Bóg jako dawca obiecał nam dać to wszystko, czego potrzebujemy. Zwróćmy uwagę, czego potrzebujemy? A tak mówi Słowo. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale. Nie oznacza to, że Bóg jest gotowy dać nam wszystko, czego chcemy. Bo nie zawsze to, co chce, rzeczywiście jest to, czego ja potrzebuję. Ale Bóg obiecał, że się będzie troszczył. Spójrzcie na Lilię. Popatrzcie na to wszystko. Jeżeli Bóg tak się troszczy, to dlaczego miałby się o nas nie troszczyć, o małowierni? Czy jesteśmy zadowolonymi ludźmi? I znowu pytanie, które kieruję osobiście do każdego z was. Czy jesteś zadowoloną osobą? Czy też jesteś wiecznym narzekaczem i utyskiwaczem? Utyskujesz, narzekasz na wszystko i wszystkich, którzy stale o wszystko i do wszystkich mają żal i pretensje. Zadowolenie. Panie, dziękuję Ci za to, co mam. I druga pozytywna cecha, która wypływa z zadowolenia, jest bardzo blisko z nią związana jest to kwestia szczodrości. Szczodrość oznacza hojne, szczere dawanie. Mamy być hojni względem innych ludzi, mamy być hojni względem Boga. W wielu środowiskach chrześcijańskich prowadzone są dyskusje o to, czy składanie dziesięciny ma być dzisiaj praktykowane, czy nie. I niektóre zbory się podzieliły. Są ludzie, którzy mówią, oczywiście to nas obowiązuje. Jest to napisane w Starym Testamencie. Są takie zbory, które mówią, nie, 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 to, co w Starym Testamencie nas nie obowiązuje, mamy wolność. Tylko nie zawsze ta wolność ma przełożenie do tematu dziesięciny. Mamy wolność, a więc dajemy ten tyle, ile chcemy, wtedy, kiedy chcemy. Kochani, często spierający się przeoczają najbardziej istotny szczegół, mianowicie jakąkolwiek zasadę dawania przyjmujemy. Czy jest to dziesięcina, czy jest to spontaniczne dawanie, kiedy są okazje? Mamy być tymi, którzy nie tylko dają hojnie, ale dają szczerze. I to zarówno w kontekście darów duchowych, jak i darów materialnych. Zasadę tego szczodrego, hojnego dawania bardzo trafnie ujął Paweł, który pisze kto skąpo się jest, skąpo też rządź będzie, kto się je obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcy Bóg miłuje. (drugi Koryn 9. A w greckim oryginale ta końcówka tego wersetu, wiecie jak brzmi? Gdyż wesołego, radosnego dawcy miłuje Bóg. Wesołego. Kochani, będziemy mieli dzisiaj okazję, żeby z wesołością na ustach złożyć ofiarę na domy opieki. Każdej niedzieli mamy okazję, żeby z radością złożyć ofiarę na budowę centrum. Ja mówię poważnie. Niektórzy się śmieją, bo widzą, że ja się śmieję. Szczodrość więc to nie tylko dawanie, ale to dawanie z radością. Bo ktoś może Bogu oddać połowę swojego dochodu. Ale jeżeli czyni to z żalem i widzi w tym swój jedyny obowiązek, to wtedy nie ma mowy o szczodrości. Szczodrość serca jest ochotna, radosna, a przede wszystkim hojna. A więc chętny dawca nie tylko, że da, ale jeszcze będzie się cieszył z tego, że mógł dać. Czytałem o pewnym bogatym człowieku, znanym wydawcy jednej z gazet w Stanach Zjednoczonych, który przekazał jednemu z budujących się kościołów, no szkoda, że to w Stanach Zjednoczonych. Przekazał hojną ofiarę, ale mamy naprawdę hojnych darczyńców. I w czasie uroczystości otwarcia poproszono tego donatora o kilka słów. I kiedy stanął przed zgromadzonym tłumem powiedział tak. Chcę się podzielić z wami odkryciem, którego dokonałem w swoim życiu. W każdym dolarze są trzy radości. Pierwsza, kiedy się go zarabia. Druga, kiedy się go oszczędza. I trzecia, kiedy się go oddaje, szczególnie na Boży cel. Pierwsza, kiedy się go zarabia. Druga, kiedy się go oszczędza. I trzecia, kiedy się go wydaje, szczególnie na Boży cel. Ile radości mamy, i na której radości się zatrzymujesz? Na pierwszej? Na drugiej? Czy na trzeciej? Ile radości ja mam, na której ja się zatrzymuję? Na pierwszej? Na drugiej? Czy na trzeciej? Kochani, Biblia w jasny sposób mówi o obowiązku i potrzebie łożenia na Boży cel, a także o dzieleniu się szczególnie z tymi, którzy mają mniej niż my albo w ogóle nie mają nic. Dlatego Izajasz pisał, że podzielisz swój chleb z głodnym i biednym, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go od swego współbrata, się nie odwrócisz. Salomon pisze, kto zatyka ucho na krzyku bogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie. Błogosławiony jest człowiek życzliwy, gdyż udziela ze swego chleba ubogiemu. Jeśli zaś kto posiada, pisze Jan, dobra tego świata, widzi brata w potrzebie, zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać, Boża miłość. Czy dawanie jest łatwe? Czy dawanie jest takie oczywiste? Czy nieraz myślimy, że przecież my mamy swoje potrzeby, które w pierwszej kolejności musimy zaspokoić, a jak damy innym, to nam samym zabraknie? Wiele razy w swoim życiu doświadczamy jednej rzeczy. Że jeżeli dałem, to Bóg tak się troszczył, że tego nie zabrakło. Że jeżeli szczerze dałem, to Bóg tak się troszczy, że tego nie odczuje. Jeżeli dałem, z radością. Mamy dawać hojnie Sztodrze Bogu i ludziom. I te dwa rodzaje dawania idą ze sobą w parze. I kiedy to będzie miało miejsce lub kiedy już występuje, to spełniać się będzie na naszych oczach to, co czytamy w Słowie, a co z ludzkiego punktu widzenia jest trudne do wytłumaczenia. Kto lituje się nad Ubogim, pożycza Panu, a ten odpłaci Mu za Jego dobrodziejstwo. Mówi ty. pożyczyć Panu, a Pan odda, i to nieraz odda wielokrotnie, aniżeli myśmy Mu dali. A władny jest Bóg udzielić wam wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. A ten, który daje ziarno siewcy, da pomnożyć zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości. Bóg sprawi, że nie zabraknie nam tego, co ochotnie, z radością i z głębi serca dajemy innym. Jakie wnioski na Podsumowanie. O czym powinniśmy stale pamiętać? Co powinniśmy kultywować? Proste biblijne zasady. Cokolwiek otrzymujemy, cokolwiek mamy, czymkolwiek dysponujemy, jest to Boże błogosławieństwo, jest to Boża własność. A ja jestem tylko dysponentem. Rzeczy materialne, a więc dary nigdy nie mogą być ważniejsze od dawcy, jakim jest Bóg, nasz niebiański ojciec. Mamy być hojni. Szczodży względem naszego Boga, jak i ludzi. A jeżeli to będzie miało miejsce, to będziemy doświadczać wielkiej radości, która będzie wypełniała nasze serca, i nieraz myślę, wielu z Was może powiedzieć, że tak jest, że wypełnia nasze serca radość. Będziemy spełniali to, czego od nas oczekuje Bóg. Będziemy mogli być wspaniałym świadectwem dla innych. Wreszcie, będziemy uczyć się bycia zadowolonymi, niezależnie od tego, jak wiele w kategoriach materialnych będziemy posiadać. I tego każdemu z Was i sobie samemu życzę. Niech Was Bóg błogosławi.